Cześć wszystkim, sprawdzamy sobie, co się dzieje w kosmosie. Przepraszam za te wszystkie niedogodności odnośnie hałasu, ale skoro jestem na dworcu Warszawa Wschodnia i obok mnie stoi SKM, chyba Warszawa, nie, SKM Okięcie, który sobie stoi na chwilę, no i będzie taki hałas szumiący. Regiony występowania plam słonecznych to jest następujące: 3664. Ten region, 47 plam, bo obecnie 47 plam jest skierowane w naszą stronę, a reszta jest po prawej, już idzie na drugą stronę Słońca, więc, ale dalej jest na czerwono, ale kolejny region 3676 to jest ten, który zaczyna być skierowany w stronę Ziemi i może być niebezpieczny, ale powiedziałem może. To znaczy, że nie musi, ale może. Pamiętajmy, że Słońce jest gwiazdą dynamiczną i trzeba brać pewne rzeczy pod uwagę. Rozbłyski słoneczne prawa oraz lewa i część środkowej części Słońca. Tarczy Słońca, przepraszam. Aktywność słoneczna ze 2 godzin maksymalna. M9.99 obecna, M1.09, ale mieliśmy z ostatnich 2 godzin X1.02, z ostatnich 24 godzin X1.02, no to wow, ciekawie się robi. Dziury koronalne na północno prawej stronie Słońca widzę jedną. Koronalny wyrzut masy, piękne wyrzuty, tu mamy rozbłysk po północno-wschodniej części Słońca, po północno-zachodniej, a także południowo-zachodniej stronie mamy piękne wyrzuty masy. Monitoring przepływu protonów. Protony nam tu schodzą z obecnie 100 do wartości prawie 1, więc na razie święty spokój się zaczyna dziać, ale zobaczmy sobie, co tam nasz kochany satelita, obserwator SOHO zarejestrował. To jest bardzo ciekawe. Zobaczmy sobie z większej odległości, żeby było fajnie. Wiecie, ja to robię szybko i szybko mówię, bo nie mam czasu na pierdoły. Skasowałem. Zarąbiście. Nie no, jak się poczeka na pociąg, to człowiek się stresuje. Dobra, ja to powiększam, no i co? I nic się nie dzieje. No bajka. Ja chcę to powiększyć do jasnej... O! Zobaczmy, co się dzieje. Wow! Po prostu wow! I patrzcie się zwłaszcza na północno-zachodnią i południowo-wschodnią część Słońca, bo to są ciekawe rejony. No oczywiście te dane mobilne, przepraszam was bardzo, ale ja tego nie przeskoczę. Niestety nie przeskoczę, więc nie mogę tego zmienić. No i widzę, że po prostu zostanęło. No ale mam pełny zasięg. Jeszcze raz wyłączę dane, włączę dane mobilne. Teraz powinno coś pomóc. O, pomogło. Pa, widzicie, co tu się dzieje po północno-zachodniej części Słońca? Patrzcie się. To jest koronalny wyrzut masy. Wow. Po prostu wow. A tu mamy też ładny, kurde, wyrzut masy. Po prostu wow. Powiem szczerze, jakość połączenia internetowego w Warszawie jest tragiczna. Jest to, jak sami widzicie, dla mnie te całe... Ja mam telefon, który obsługuje LTE Advance, a jednak ta jakość internetu nadaje się, żeby sobie nią tyłek podetrzeć. Piękny wyrzut materii, zobaczcie. Piękny na zachodzie Słońca wyrzut materii. Po prostu piękny, po prostu bardzo piękny. Tak samo na wschodzie też się dzieje ciekawie. Nie no, oczywiście wiecie, weźcie ile ludzi jest w Warszawie i jakie jest... Ła, na południu, zobaczcie. No a jaki wyrzut materii, o w mordę. O kurde. O kurde. I dlatego będę wam trał tyłek na temat UPS-ów i listw antyprzepięciowych, bo
Teraz weźcie pod uwagę, że gdyby to było skierowane prosto w ziemię, to leży mi kwiczuń. Ciekawe, czy to się uruchomi. No, klikam powiększ, no. Nie chcę, kurde. Dobra, obejrzymy to sobie w ten sposób. No niestety, na dane mobilne nie mam wpływu, więc bardzo mogę was przeprosić. Sami widzicie, że po moim Wi-Fi to idzie bardziej sprawnie niż po tym porąbanym LTE Advance. A 5G to już mój kolega testował, to powiedział, że 5G to można z tyłek podetrzeć. Zobaczcie. Północno-zachodnia część Słońca. Widzieliście to? Wschodnia, zachodnia część Słońca, także południowa. W mordę jeża, ale to potęga, powiem wam szczerze. To jest potęga, której ludzki umysł praktycznie nie umie sobie wytłumaczyć. To są tak potworne siły i energie, że moi widzowie, że po prostu nie wy... to jest po prostu nie do pojęcia dla statystycznego Kowalskiego. To są siły, które przekraczają czasami nasze w ogóle pojęcie. Jak tam aktywność zdrożowa? KP3 minus. Dobrze. KP3 minus. Wiatr słoneczny. Prędkość 916,5 km na sekundę. Wow. O w mordę. Gęstość 0,72 protona na centymetr sześcienny. 5,15 nanotesli. Siła pola magnetycznego. Biegun pola magnetycznego południowy, ale też będzie się wahał pomiędzy północnym. Zasięg zorzy polarnej, możliwe, że będzie tak jak było wczoraj, że będzie silny, to i nad Polską mogą, ale nie muszą być widoczne zorze polarne. Mogą być widoczne, ale nie muszą. Ja już powiedziałem będą, bo się przejęzyczyłem, bo wczoraj były. Było widoczne. No niestety tam, gdzie byłem na wschodzie Polski, było zachmurzenie, więc sorry, bardzo nie dał rady zobaczyć. No. Czas zakłócenia indeks. No. Teraz. Wcześniej. 12. Silna burza. Średni burzy. Magnetometry. Jest skok pola. Faza księżyca. No dobra, i na tym zakończmy.